zaraz mnie strącą. O kurde. Witamy na naszym kanale. I co robimy? Gdzie jedziemy? Jedziemy na zjazd saneczkowy. Na Holmenkollen. W tym domku wypożycza się sanki. Dla dorosłych kosztują one 130 koron za dzień, a dla osób poniżej 18 roku życia 80. W cenie jest też kask. Saneczki. Zakonę rozwa rękawiczki i na prezentacji dla widzów zjeść saneczkami. Jest ciepło, właściwie 4 stopnie to. No i tak rękawiczki. Ja mam różowe, w ogóle nie pasują mi do outfitu, ale jakoś... Kasku nie chcieliśmy oczywiście. Ja chciałam kask, ale jak Daniel powiedział, że on nie bierze, to ja też nie. Więc jak coś mi się stanie... Ja już zjeżdżam, nie? Czekaj! Ja też chcę zjechać tak. Jadę za tobą. Jak wyhamujesz? Nogami! Ładnie? Nie było ci łatwo. No właśnie strasznie się zgało, bo tak wyślizgane, że jak próbowałam nogami hamować, no to tak średnio hamowało. No ale dobra, gdzie musimy iść teraz? Tam do góry chyba, nie? Nie wiem, idźmy za innymi ludźmi. No proszę, jaki dzik zaparkował. Jak widać, zjazd saneczkowy to jest bardzo niebezpieczny sport. Nawet nie, że sport. Tak. Bardzo niebezpieczny. Co to jest? Bardzo niebezpieczne, co? Zajęcie. Przyjemność, bolesna bardzo... i zimna. Wszędzie, zobaczcie, no co jak to dziecko, co tu się wydarzyło? A moje saneczki też mają tu, ale ja jestem okej. A on jakby się na brzuchu zjeżdżał, nie na saneczkach. Jedziemy dalej, tak? Oczywiście. Ale trochę spokojniej. Koniec zjazdu. O, idzie siary, o, widzę, jeszcze się nie poda. Jeszcze jedzie. Po co on te bany zaraz psa rozjedzie. Oba, no z tymi sankami. No, zjazd się kończy koło te bany. Więc nie trzeba nigdzie parkać sanek, tylko wracać z banką. Jak było? Nice. Zimno w paluchy. No właśnie, przewracałeś 10 razy, no to właśnie zimno. Właśnie głupieje za bardzo, tak jest. No niestety, nie każdy umie się bawić z rozwagą. Mój pomocnik weźmie moje saneczki. Na tym przystanku wysiadamy. Jedziemy dalej. Jechać? No jedziesz. Wszyscy się rozbijają, bo tu ciężko w ogóle wyrobić na zakręcie. I robimy następny, kiedy wejdę na bok, bo zaraz mnie strącą. O kurde. W ogóle nie byłam przygotowana, że takie coś się wydarzy. Ja myślałem, że wylądujesz za trzą tutaj górkę. Lecę w dół. Szkoda, nie, nie nagrałam, bo Daniel to poleciał aż tam. A ja gdzieś się zatrzymałam na tych. To, dobra, chodźmy. O, jak widzicie, to idzie sobie tak. A jak ktoś nie wyhamuje, to leci w dół.
No, a ten zakręt to i tak jest spoko, bo było pełno takich zakrętów, gdzie po prostu o 3 razy taki był dół, czy nawet więcej, jak na drzewa prosto. Więc no i trochę rozwagi by się przydało, ale tutaj widzicie, no, oni się nie boją. Widać, jak podskakujesz na tych dziurach. O, nie poddają się. O, niebezpieczny tak. No, ale... no, zasuwają klejn. Uff. Jak tam na sankach? Nie masz siły gadać. A ja też nie mam siły, bolą mnie bardzo nogi pod kolanami. Nogi pod kolanami. Pod kolanem mnie bardzo boli, bo te sanki na każdej dziurze mi się tak obijały właśnie o tą drewnianą rurkę. No, o stelaż drewniany z sanek. I będę miała jak nic siniaki. Jakie będę miała, to ja je uwiecznie wam pokażę, bo tak nie może być, żeby te sanki były tak niebezpieczne dla uszkodzenia z ciała. Tak. Twoje ciało też zostało uszkodzone? Moje na szczęście nie, trochę mokra dupa. I... moja cała. Katastrof. I nawet śnieg mam w skarpetkach. Chociaż ja mam skarpety w leginsy i na to jeszcze spodnie, żeby właśnie takich sytuacji uniknąć, ale... no. Jest jak jest.